Hej, z tej strony Kuba, a dzisiaj wam pokażę, jak zmienić ustawienie grafiki dla lepszej wydajności w waszym Minecraft Pocket Edition. Klikamy trzy kreski, następnie ustawienia. Następnie przechodzimy w coś takiego jak wideo. Możemy ustawić jasność. Im mniejsza jasność, tym bardziej będzie bardziej wydajny. Animacje, jeżeli wyłączymy animację, też będzie większa wydajność. Następnie możemy też wyłączyć rendery chmury, piękne niebo, gładkie oświetlenie, dokładna grafika. W czasie rozgrywki pole widzenia może się zmieniać. To wszystko bardzo nam obniży jakości graficzne, ale za to poprawi wydajność. Następnie coś, co najbardziej zmieni, to odległość renderowania. Tak naprawdę im mniejsza, tym będzie lepiej, ale najlepiej spotkać się gdzieś po środku, ponieważ jak jest na przykład 6 chunków, to jak widzicie, tam już praktycznie nic dalej nie widać. A jak damy na przykład dziewięć chunków, to jak możecie zauważyć, tam już dużo dalej jest widoczne. Dlatego najlepiej zostawić tak około 8-9, chyba że bardzo wam zależy na wydajności, to jak najmniej. No i możemy też, jeżeli mamy duże spadki FPS-ów, to lepiej je obniżyć, na przykład do 30, i wtedy powinniśmy mieć 30 FPS-ów. Może się wydawać, że to mało, ale lepiej jest mieć stałe 30 FPS-ów, niż żeby FPS-y co chwilę spadały z 60 na przykład do 30. No i to tyle. Jeżeli macie więcej pytań, to zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli ten filmik wam jakokolwiek pomógł, to zostawcie proszę lajka i subskrypcję. No i to tyle, hej.